Wyszliśmy ze Starego Miasta i dotarliśmy do rafinerii. Podczas tej obowiązkowej walki pojawiają się takie małe robociki, na których nie można zrobić zandatsu, nazywane tripodami. Są dosyć słabe, ale są dosyć upierdliwe i jest ich dużo. Najgorzej jest, jeśli na nas naskoczą od tyłu. Wtedy mają możliwość złapania nas oraz ogłuszenia, co wiąże się z tym, że będziemy musieli wciskać WASD albo wymachiwać lewy na ogniach szalenie. Nie po prostu trzeba szybko atakować, najlepiej atakami, które zajmują duży obszar. Póki co nie są dostępne, ale później będą znacznie skuteczniejsze sposoby radzenia sobie z nimi. I jeszcze raz przypominam, nie ma nawet co na nich próbować zandatsu. Próbując w nie wycelować i zaatakować, jakiś inny nam zalezie od tyłu i się wystawimy, przez co nas ogłuszy. Głównie ogłuszają, ich zwykłe ataki raczej nie są szczególnym wyzwaniem. Więc jeśli atakujemy dosyć szeroki obszar, to raczej nie musimy się przejmować, że zadam nam dużo obrawy. Także nie trzeba za bardzo parować przy nich. Chociaż parowanie to już powinien być nawyk. Na terenie rafinerii znajdują się automatyczne wieżyczki, które reagują na dotknięcie lasera. Tutaj jest dosyć wyjątkowa sekcja, gdyż żeby zobaczyć dodatkowe lasery, należy włączyć widok rozszerzony i wtedy będziemy mogli je zobaczyć. W przeciwnym razie po prostu w nie wejdziemy i zleci się na nas horda przeciwników, przez co tylko stracimy czas. Tak samo w tym pomieszczeniu. Jest ścieżka, na której nie ma laserów, dotknięcie której powoduje alarm, który przyciągnie przeciwników. Żeby przeskoczyć między laserami, najpierw musimy je widzieć, a następnie po prostu przebiec. Raiden sam wykona odpowiedni manewr. Lasery wieżyczek zawsze są widoczne. Nie musimy ich najpierw odkrywać widokiem rozszerzonym. Wieżyczki można bezpiecznie ściągnąć, a także jeśli już nas atakują, to można unikać ich ataków poprzez bieganie. Na tym poziomie znajduje się pierwsze rozszerzenie naszego zdrowia. Możemy mieć więcej niż 100%, aż do 200%. W każdym poziomie, za wyjątkiem 0 oraz 6, można znaleźć jeden taki. Każdy dodaje nam maksymalnie 10% do paska życia. Pozostałe, aż do 200%, możemy odblokować poprzez zakup w sklepiku. Odblokowywane są po poszczególnych poziomach. Żeby zdobyć rozszerzenie paska życia w tym poziomie, należy przeciąć się przez te wentylatory i tutaj spotkamy szarą skrzynkę. W tej skrzynce jest to rozszerzenie. W grze są dwa rodzaje skrzynek. Brązowe, które można otworzyć dowolnym atakiem, oraz srebrne, które można otworzyć tylko jeśli trzymamy shift. Nie musimy mieć w ogóle paska energii. Wystarczy zwykłe cięcie. Jednak przynajmniej widać, które skrzynki są cenniejsze, a które mniej. Biegniemy na samą górę, już tam na nas ktoś czeka. Zastanawiałem się, kiedy się zjawił Jekyll z Niewiasu. Nikt mnie już tak nie nazywa. Tolzajew, gdzie on jest? Mogę ci lepiej zająć czas od tego kruchego starego niedźwiedzia. Ty tu dowodzisz? Jestem Mistral. Zimny wiatr Francji. A co do ciebie? Twoja reputacja cię wyprzedza. Berejczyk, ale biały jak śnieg. Naturalnie urodzony zabójca, nawet jako dziecko. To było dawno temu. Jeszcze się urodziłam w Algerii. Jestem tylko w połowie francuską. No i? Mieliśmy własną wojnę domową w latach 90. Widzisz? Jesteśmy uszyci z tego samego włókna. Nie znasz mnie. Straciłam całą moją rodzinę. Wszystko. Ale zarżnęłem tych skurwieli. Zabójców mojej rodziny. Wtedy zdałem sobie sprawę. Też jestem zabójcą i to całkiem niezłym. Zaszlachtowałam Tusiny w Iraku, Afganistanie. Odnalazłam moje powołanie. Co, dumna z tego jesteś? Co było, to było. Szczerze mówiąc, wydaje mi się to dosyć nudne. Moi wrogowie upadali jak domino, jeden za drugim. Ani razu nie poczułam się zagrożona. Ryfowałam, bez wyzwania, bez celu. Czasem nawet zazdrościłam moim ofiarom. Przynajmniej mieli coś, za co mogli umrzeć. A wtedy go spotkałam. Kogo? I wiedziałam, czego mi brakowało. Jego ideały nadały sens mojemu życiu. Ideały, Jack. A jakie są twoje?
Ja chronię słabych. Ale nadal taki naiwny. Jeśli muszę zabijać, by ich chronić, niech tak będzie. Wygląda na to, że mamy mniej wspólnego niż myślałam. Uznam to za komplement. Jeśli jesteś w stanie zabić za swoje ideały, wtedy na pewno jesteś gotów zginąć za nie. Chodź, Mungars. No i zaczynamy walkę z cyborgiem. Największym zagrożeniem, jakie na nas czeka, są tripody. Te małe cholerstwa atakują nas ze wszystkich stron, więc nie można się skupiać wyłącznie na Mistralu. Sama Mistral ma dosyć przejrzyste ataki. Bardzo rzadko nas blokuje, natomiast kiedy sama atakuje, to możemy zablokować właściwie każdy jej atak. Przed samymi atakami jesteśmy informowani czerwonym ostrzeżeniem, więc wiemy, że możemy to zablokować. W momencie, kiedy gra spowalnia i na ekranie pojawia się chiński znak, wtedy wiemy, że należy nacisnąć Shift, żeby przeciąć tego jej kija w miejscu zaznaczonym na niebiesko. Wtedy Mistral przez jakiś czas w ogóle nie będzie się bronić. W momencie, kiedy Mistral idzie do góry, strzela do nas takimi kulkami. Możemy je albo sparować, albo ich uniknąć. Przy czym jednocześnie tripody nie odpoczywają. Nawet podczas blokowania trzeba na nie uważać, bo mogą nas zajść od tyłu. Ten moment jest oskryptowany. Zaznaczony przez grę momencie, kiedy Mistral nas złapie, musimy przeciąć jej ten bicz. Niski znak, wciskasz shift. Taka jest po prostu zasada. Ta część walki to jest właściwie to samo, tylko że w 2D. Nie możemy spaść z tej rury, nie możemy ściągać przeciwników. Po prostu jest trochę trudniej unikać pocisków Mistral. Jeśli nie ma za wami żadnych tripodów, możecie spokojnie atakować. Z tripodów wypadają przedmioty, które regenerują nam zdrowie, więc nie jest szczególnym problemem to, że nie możemy sami się leczyć, a także nie ma na czym robić zendatsu. Jeśli chodzi o sam Blade Mode, to nie jest zbyt efektywny podczas walki z bossami. Po prostu zadaje stosunkowo mało poprawień. W momencie oskryptowanym, kiedy po prostu należy to robić, wiemy, Mistral po pewnym momencie ucieka. Nie jestem co do tego do końca pewien, ale wydaje mi się, że normalne ataki raczej szybciej zabiorą jej życie niż cięcie. Chociaż z drugiej strony jest to znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie, gdyż w takim momencie nic nam nie zrobi. Jako że teraz arena walki jest 2D, nie ma co unikać tych pocisków, tylko należy je parować. Przypominam, że paruje się poprzez naciśnięcie klawisza kierunkowego albo przychylenie lewego analoga w stronę atakującego przeciwnika oraz naciśnięcie lekkiego ataku, czyli lewego przycisku myszy albo X według Xboxowego pada. Albo kwadratu, jeśli wolicie PlayStation. Wracamy na wcześniejszy teren walki i w gruncie rzeczy robimy to samo. Blokujemy ataki Mistral, które teraz są bardziej dystansowe, wyrzynamy tripody i uważamy na beczki. Gdyż jeśli zaatakujemy w pobliżu beczek, to one oczywiście z typową logiką gier wybuchną. A to nam bardziej szkodzą eksplozje niż mi. Jako że Mistral teraz stara się nas unikać oraz atakować na dystans, staramy się podbiegać do niej bliżej. Jednak każdy jej atak, nawet dystansowy, jesteśmy w stanie sparować. Gdyby nie te tripody, to można byłoby po prostu naparzać bezmyślnie. A odnośnie naparzania, jeśli liczę, powiem mniej więcej, jak to się robi. Mianowicie, w zależności czy naciskamy przycisk kierunkowy, czy nie, to wtedy nasza prędkość ataku się zmienia. Jeśli naciskamy, to wtedy atakujemy wolniej i jesteśmy w stanie sparować. Jednak jeśli nic nie naciskamy poza atakiem, to wtedy atakujemy znacznie szybciej i zadajemy tym sposobem większe obrażenia na sekundę. Jednakże wtedy nie parujemy, więc jesteśmy bardziej narażeni.
sklepie można jeszcze kupić taki atak, który się nazywa Offensive Defense, podczas którego jednocześnie robimy unik. Podczas tego uniku mamy tak zwane klatki nieśmiertelności, co oznacza, że przez chwilę nic nas nie może ruszyć. Jest to bardzo dobre do uników, jest stosowane przez speedrunnerów, jednakże jest trudniejsze do zrobienia. By to zrobić, oprócz ruchów wymaganych do parowania, należy dodatkowo nacisnąć skok w odpowiednim momencie. Jednakże tak jak parujemy, to możemy znacznie wcześniej. Wtedy Raiden po prostu będzie blokował. Jednakże w tym przypadku, jeśli chcemy robić unik, to musimy dokładnie wyczuć moment, gdyż Raiden robi unik natychmiastowo. Mimo wszystko jest to opcjonalna umiejętność, nie trzeba jej kupować, nie trzeba jej opanowywać. Ja się jej nauczyłem dopiero tak mniej więcej przy trzecim przejściu gry i to w dodatku podczas ostatniego bossa. Jeśli boss ma już poniżej 10%, można powiedzieć, że praktycznie wygraliśmy. Teraz po prostu czekamy, aż się aktywuje oskryptowana scenka, podczas której w efektowny sposób będziemy mogli ją wykończyć. W tym przypadku wymagał to naciśnięcia X-a. Na klawiaturze oczywiście. Gdy kończymy bossa, możemy ciachać i ciachać i ciachać i ciachać, ile nam starczy paska energii. Możemy ciąć, a ile nam się chce, ewentualnie jak nam się nie chce, to musimy przeciąć jeden tylko raz. To jest tylko dla naszej satysfakcji. Jak chcemy przerwać ciachanie, puszczam sieć. Mistral, daj raport. Twoje funkcje życiowe zanikają. Przegrałam. Więc co, tak się czuję. Co? Umierać za coś. Czekaj, wytrzymaj. Przepraszam, to było dla mnie za wiele. Nie potrzebuję przeprosin, potrzebuję cię żywej. Ale wiem. Że nigdy nie upadniesz. Co? O czym ty mówisz? Zatem, Mistral, nigdy byś... Ona nie mówi do ciebie, kretynie. Ty! Zabiłeś się. Morderca. Wielkie słowa, zwłaszcza od kogoś takiego jak ty. To już koniec, Dolzajew. Poddaj się. Tłumaczenie? Czemu miałbym się poddać? Jesteśmy dokładnie tam, gdzie chcę. Kurwa. Zbudowane za pieniądze Rosji, by zarabiać dla Rosji. To nie jest rafineria dla Abchazu. To jest ich więzienie. Ale teraz będą wolni. Ja pierdolę. Pojebany skurwysyn. Raiden, co się stało? Skurwysyn się wysadził. Rozumiem. Czas cię stamtąd wyciągnąć. Wysyłamy helikopter. Zabezpiecz miejsce. Przyjąłem. Jak już mówiłem wcześniej, na zakończenie poziomu, w zależności od tego, jak dobrze nam poszło, jak szybko, ile zadaców zrobiliśmy, kombosów zrobiliśmy, dodatkowych walk stoczyliśmy, dostajemy określoną liczbę waluty. Wraz z postępami w grze odblokowujemy dodatkowe rzeczy. Teraz została odblokowana broń Mistral. Ten jej kij z tripodów. Możemy także kupować dodatkowe umiejętności, wygląd dla Raidena, rozszerzać zdrowie, rozszerzać pasek energii, kupować dodatkowe umiejętności, zarówno dla broni podstawowej, jak i dodatkowych. Ten miecz Fox Blade jest naprawdę świetny. Powoduje, że wszystko przecina natychmiastowo. To jest naprawdę znakomita nagroda za to, że naprawdę dużo gracie w tą grę. Możemy także ulepszać swoją broń, każdą z osobna. Możemy zwiększać siłę,
ile energii zabiera ciachanie, ile energii pochłaniamy, jeśli atakujemy przeciwników. Te poszczególne wglądy dla Raidena mają również dodatkowe funkcje, tak jak na przykład możliwość posiadania większej ilości apteczek albo większa ilość uzupełniaczy energii. To już równie, są opisane. Osobiście proponuję kupować w następującej kolejności. Najpierw kupujemy bronię, w następnej kolejności ulepszamy sobie zdrowie, potem ulepszamy broń, tak mniej więcej do połowy tego co możemy, a potem za resztę sobie kupujemy umiejętności. Żeby was za bardzo nie nudzić pokazywaniem tego sklepiku w kółko, to jest jedyny raz, kiedy wam pokażę. Potem będę poza nagraniem się tym bawił. Do następnej części!